Cześć wyspiacze, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Co mi się nawinie? Kolejne wino z dyskontu, tym razem z dyskontu pod tytułem Biedronka. I teraz słuchajcie, nawiązuję do tego dyskontu pod tytułem Biedronka, dlatego że zdaję sobie sprawę, że jestem troszkę monotematyczny, a właściwie duotematyczny, bo większość win, które Wam prezentuję, to są wina albo właśnie z Biedronki, albo z Lidla. I wiem, że to jest pewien mankament, z drugiej strony, szczerze mówiąc, bierze się to z tego, że te dwa sklepy mają naprawdę ciekawą ofertę winiarską, no ale też wiem, że to są sklepy niezwykle popularne. Ale zdajesz sobie też sprawę z tego, że niektórzy winospijacze zaopatrują się w innych sieciach handlowych i do Was prośba o komentarz, jaka sieć handlowa Was w tej chwili bardziej interesuje. Dajcie znać w komentarzach, po prostu nazywajcie te sieci, tylko i wyłącznie chodzi mi o nazwę. No i ja sprawdzę, co przoduje w takim plebiscycie, no i postaram się odpowiedzieć na to w sposób jedyny możliwy i jedyny właściwy i pojadę do takiego sklepu i coś dla Was wyselekcjonuję. Także taka mała prośba od razu. Komentujcie, jakie sklepy są z różnych powodów Wam bliższe niż Biedronka oraz Lidl. Ok, no ale tym razem Biedronka i powiem Wam, że znowu jest to odcinek testowy. Ja tego wina nie piłem, dopiero przed Wami sprawdzę, czy warto po nie sięgnąć i powiem Wam, że te odcinki testowe bardzo mi pasują. Po pierwsze, jest to taki trochę dreszczyk emocji, coś ciekawego. Mam nadzieję, że dla Was to jest też w jakiś sposób interesujące. Ale Wam powiem też, że ostatnio mam naprawdę mało czasu, więcej pracy, więcej innych tematów. I nie zawsze mam czas, żeby najpierw testować ileś win przed nagraniem odcinka i dopiero później odcinek nagrać. Więc to jest też forma taka, która trochę tę pracę nad kanałem, co mi się na winie upłynnia. Ale wydaje mi się, że takie testy też mają swoje zalety. No dobrze, to jest wino, które wpadło mi w oko jakieś 4-5 tygodni temu. Pamiętam, że wtedy byłem w Biedronce po to, żeby kupić wino Hans Grey w wersji różowej, więc możecie sobie sprawdzić, ile to było odcinków temu. I wtedy to wino zwróciło moją uwagę, nawinęło mi się po raz pierwszy, ale wydaje mi się, że ono się pojawiło w Biedronce niewiele wcześniej, więc jest to swoista nowość, tak przynajmniej moja pamięć każe mi sądzić. No a że jest to Riesling, no to myślę, że warto tego wina spróbować, no bo Riesling to w końcu... Riesling to Riesling, wiecie o co chodzi. Jest to też Riesling, który jest zaserwowany w takiej serii, która chyba każe mi twierdzić, że to wino albo będzie w stałej ofercie Biedronki, albo będzie się w niej pojawiać dość regularnie, więc tym bardziej uważam, że warto to wino przetestować. Co to jest za seria i jakie ma zalety, to Wam powiem za chwilkę. I teraz tak, to jest wino, które kosztuje 19,99, no czyli Riesling za dwie dychy. To jest Riesling niemiecki. Tutaj macie taki napis Landwein Rhein, czyli wino z doliny Renu. No więc klasyka klasyki. Można powiedzieć. Wino jest, to już tak wyprzedzę trochę fakty, powiem Wam, co jest z tyłu na kontretykiecie. Wino jest sklasyfikowane jako półwytrawne, no więc to też otwiera przed tym winem i przed winospijaczami, którzy takie wino kupią, wiele możliwości, o których też Wam zaraz wspomnę. No i ma 10% alkoholu, no więc jest dosyć lekkie, no ale to akurat na niemieckie Rieslingi nie jest niczym nadzwyczajnym. I teraz tak, co Wam jeszcze mogę powiedzieć odnośnie serii, która jest w Biedronce dosyć szeroka. To jest taka seria Exclusive Selection. To jest taki mały dopisek, nie wiem, czy go widać. Mikołaj, pewnie się muszę jeszcze bardziej wyciągnąć. Tu jest akurat Exclusive Selection Germany, czyli niemieckie wino. Najwięcej w tej serii, czy w tym, no serii tak można chyba to nazwać, jest win zdecydowanie portugalskich. I tamtych win jest no, sporo. Wydaje mi się, że były też wina hiszpańskie, ale tego już pewnie nie jestem. No w każdym razie jest to taka seria, która naprawdę jest no taką jednym ze stałych elementów winiarskiej propozycji Biedronki. I co mi się w tej serii bardzo podoba zawsze? Po pierwsze to, że macie wyszczególnionego winemakera, czyli winiarza, który jest odpowiedzialny za dane wino. Macie taki ręczny podpis też, oprócz drukowanego. Tutaj akurat za to wino jest odpowiedzialna kobieta, która nazywa się Barbara Wolschitz. Nie wiem, czy
akurat pewnie troszkę przeinaczyłem, no ale, ale podoba mi się to, że ludzie są konkretnie tutaj wymienieni, no bo ja zawsze lubię podkreślenie tego, że generalnie za winami stoją przecież ludzie, tak? To nie są, no nikt inny, o to chodzi. I zazwyczaj na kontretykietach takich win jest też bardzo dużo informacji odnośnie tego, jakie to są odmiany i tak dalej, i tak dalej. No tutaj akurat tych informacji jest mniej, ale to też chyba dlatego, że po prostu ogólnie rzecz biorąc to wino wymaga mniejszego wyjaśnienia, no bo tutaj sprawa jest prosta. Niemcy, Riesling, wino półwytrawne. No dobra, i jeżeli chodzi o etykietę, to no to właściwie tyle. I powiem wam tak, Rieslingi... No zawsze warto testować, dlatego że Rieslingi to są wina, które wiem, że są popularne. Aczkolwiek z Rieslingami jest tak, że rozpiętość, jeżeli chodzi o style w Rieslingach, jest dosyć duża, bo no niektóre potrafią być takie bardzo mineralne, bardzo idące w taką wręcz ropę naftową, benzynę. Niektórzy to lubią. No ale Rieslingi potrafią być też takie właśnie delikatniejsze, owocowe. Wydaje mi się, że ten pewnie pójdzie w tą drugą stronę z racji tego, że jest półwytrawny. No ale zobaczymy. Natomiast wiecie... Posiadanie na podorędziu, w sensie w sklepie łatwo dostępnym, wina typu Riesling, które nie jest za drogie, a jeżeli się jeszcze okaże, że jest całkiem fajne, no to jest naprawdę rzecz warta zapamiętania, bo być może takie wino akurat kiedyś będzie Wam potrzebne. Dobra. Wino jest na zakrętkę. I teraz tak, zanim naleję, pamiętajcie o tym, żeby polubić film, pamiętajcie o tym, żeby kanał zasubskrybować. Co tydzień, zazwyczaj, wrzucamy tutaj odcinki o ciekawych winach z dyskontów i z marketów, także jeżeli Was ten temat interesuje, no to myślę, że na bieżąco możecie z niego czerpać ciekawe informacje. Pamiętajcie też o moim Instagramie, odnośnik do Instagrama zawsze jest pod spodem w opisie filmu. Na Instagramie są informacje na temat moich planów co do kanału, czyli przedstawiam z wyprzedzeniem wina, które będę Wam prezentował, po to, żebyście też mogli się odpowiednio przygotować i zdecydować, czy temat Was interesuje, czy niekoniecznie. Także pamiętajcie o tym, żeby te trzy rzeczy zrobić. Polubcie film. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zainteresujcie się Instagramem. I skomentujcie, proszę Was, o komentarz jeszcze raz ten, o który prosiłem na początku filmu. I tyle o Damie w kwestiach próśb i zażaleń. Dobra. Sprawdźmy, co słychać w Rieslingu z Biedronki za dwie dychy. Barwa typowa. Typowa Rieslingowa, dość jasna. Takie blade złoto bym powiedział może, tak? A, ale wino jest klarowne. Myślę, że wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Okej. Okay. No owocowy. Owocowy z takim lekkim podkładem drożdżowym może trochę, ale na szczęście nie jakimś takim nieeleganckim. On jest taki, powiedzmy, dość typowy dla niektórych niemieckich. Ale to też nie jest taka drożdżowość tanich sikaczy, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ale głównie owoce. Głównie owoce w stylu takiego słodkiego jabłka, czy ogólnie może jabłek, trochę brzoskwiniowe aromaty i delikatna tropikalność. Tropikalność, wiecie, czyli taka paleta owocowa, ale taka bardziej słodka w taki sposób właśnie... czy w takim stylu tropikalnym, jakieś takie melonowo-papajowe sprawy, delikatne, to nie jest tak jak wiecie w Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, ale taka delikatna słodycz tropikalna gdzieś mi tam się przebija. Ale na pierwszy plan chyba jednak jabłka się tutaj wysuwają. Aromat jest dobry, aczkolwiek nie jest jakoś specjalnie intensywny. Intensywność bym powiedział, że jest na takim poziomie średnim, no ale akceptowalny. Natomiast sam charakter aromatu jest całkiem okej. Okay. Muszę zaciągnąć drugiej opinii.
trzecia też nie zaszkodzi. Taka robota, taka robota. Słuchajcie, na pewno nie jest źle. Jest przyzwoicie. Jest przyzwoicie, nie jest wybitnie. Ale jest dobrze. Jest dobrze. To jest taki riesling dla ludzi, którzy lubią wina białe w takim stylu właśnie bardziej półwytrawnym, owocowym. Dość łatwo pijalne jest to wino, więc to jest na pewno jego zaleta. Ładnie się utrzymuje w ustach. Teraz muszę powiedzieć, że taka kwaskowatość owocowa, taka jabłkowa, takiego bardziej może soczystego, zielonego jabłka się utrzymuje. Wino jest bardzo, bardzo przyzwoite. Myślę, że jak na tę cenę to jest ok. Natomiast jest tutaj jakiś taki delikatnie... Nie wiem, jak to nazwać, ale jest taki delikatny posmak, taki troszkę psujący całość, taki... No nie wiem, nie chcę powiedzieć, że kartonowy, bo to absolutnie nie jest to wino, wiecie, typu wino korkowego, zresztą nie może być, ale wiecie, o co mi chodzi, takiego... Wino korkowe to jest takie wino z aromatami takiego mokrego, zatęchłego kartonu. Tutaj to nie w tym sensie, ale... No jest taki posmak... który delikatnie to wino psuje, ale nie mówię, że jest to coś, czego nie można przejść. Powiem Wam tak, na pewno wino warte przetestowanie. Jeżeli w ogóle ktoś lubi rieslingi, no to uważam, że koniecznie powinien przetestować to wino i zobaczyć, czy akurat ten riesling mu podejdzie. Teraz tak myślę, że może przesadzam z tym posmakiem, że to jest może taki posmak też odowocowy. Wino jest solidne. Wino jest solidne. To taka rieslingowa owocowość, jabłkowość jest. Pomimo tego, że jest to wino półwytrawne i gdzieś tam ten cukier resztkowy na końcu jest wyczuwalny, to jest kwasowość, która sprawia, że to wino jest rześkie i takie, wiecie, soczyste i pijalne. Teraz po tym, nie wiem, którym czwartym łyku, wydaje mi się, że ten posmak, który mnie tutaj drażnił, też zanika. Więc powiem Wam tak. Oceniam to wino na 4 z małym minusem. Tak mniej więcej. I uważam, że mimo wszystko warto o tym winie pamiętać. Jeżeli ono się utrzyma w Biedronce, a wszystko na to wskazuje, no to macie wino, które dobrze, dość dobrze oddaje taką rieslingową klasykę, czy może inaczej, rieslinga w takiej wersji dosyć łagodniejszej. No i chyba powiem Wam, warto spróbować. Myślę, że warto spróbować, że jest to wino... godne polecenia, tym bardziej, że powiem Wam, że się coraz bardziej otwiera, jeżeli chodzi o aromaty. Teraz mi tutaj dochodzą jakieś takie niuanse miodowe. Może jeszcze więcej takich słodkich owoców. No, powiem Wam, jest dobrze. Jest dobrze z delikatnym minusikiem za jakiś taki posmak, ale też powiem Wam szczerze, że to jest też minus dla mnie, że nie potrafię Wam chyba do końca wyjaśnić, o co mi chodzi z tym posmakiem. Ale ogólnie jest przyjemnie. Jest naprawdę przyjemnie. Także słuchajcie. Myślę, że jest to kolejne wino, które warto sobie gdzieś tam z tyłu głowy zapisać, że no jest dostępne, nie jest drogie. Jeżeli akurat potrzebujecie albo macie ochotę na takie wino, no to czemu? Nie? Powiem Wam, że do właściwie wszystkich takich lżejszych potraw to wino będzie jak najbardziej odpowiednie. Od ryb po takie mięsa, wiecie, typu... Od ryb przez drób do nawet wieprzowiny. Myślę, że spokojnie to wino da sobie radę. Wszystkie oczywiście potrawy warzywne, wegetariańskie jak najbardziej, ale myślę, że nawet przez tą swoją taką pijalność i delikatną słodycz jest to też wino, które możecie sobie degustować jako całą atrakcję wieczoru. Czy kiedy tam pijecie wina? No, jest dobrze, jest dobrze. Okej, słuchajcie, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o komentarzach odnośnie tego, jakie sieci handlowe według Was powinny być tutaj
reprezentowane. No i jeżeli nic się dziwnego nie wydarzy, no to widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. No i życzę Wam w takim razie przyjemnego kolejnego tygodnia w wyczekiwaniu na kolejny odcinek na kanale Co mi się nawinie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!